Grzegorz Gorlo nie odwoła się od decyzji wykluczającej go z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawił list kierowany do Krzysztofa Jurgiela, szefa struktur wojewódzkich PiS, w którym dziękuję mu za kilkunastoletnią współpracę. Czas podziękować, czas powiedzieć, że to był fajny czas, fajne marzenia. To był czas współpracy, tworzenia i równości między nami wszystkimi. I bardzo za to wszystko dziękuję. Dziękuję za te dobre chwile, dziękuję za tą lekcję, którą mam nadzieję, że odrobię i odrobiłem. Dziękuję za tych ludzi, których poznałem. Dziękuję za rzeczywistość, którą zajęła mi 12 lat. Gorlo odniósł się również do informacji podanych przez jednego z kontrkandydatów, Grzegorza Mackiewicza, na temat zadłużenia miasta. Przez niemal całą kadencję byłem radnym i muszę się do tego odnieść, stwierdził Gorlo. Było nas 9 w Radzie, 3 było członkami Komisji Budżetowej. I finanse i ekonomia to są dość twarde cyfry i finanse i ekonomia mówią to, że zadłużenie budżetu miasta, o które walczyliśmy za każdym razem, żeby zmniejszyć je, żeby je ograniczać, na dzień dzisiejszy wynosi 136 milionów złotych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli porównujemy się do współczynników, które już nie istnieją, to budżet jest obciążony w kwocie 30% możliwości wydolności budżetu. Ale dzisiaj to są współczynniki, których nie używamy do oceny budżetu. Cała reszta współczynników, którymi analizujemy obecny budżet, jest na poziomie 50% wydolności, jeżeli chodzi o ekonomię. Chciałbym Państwu też powiedzieć, że te 16 lat, jeżeli chodzi o pracę w Radzie Miejskiej, rozpoczęliśmy dochodami własnymi na poziomie 70 milionów. Dzisiaj miasto Suwałki to jest 170 milionów dochodów własnych. Co to oznacza? Że baza takich dochodów naszych, czyli to są podatki, które zbieramy, nie żadnych subwencji, nie żadnych przychodów ze strony państwa, wzrosła nam o 100 milionów złotych. Dodał również. Postulujemy o to, żeby jeżeli chodzi o zadłużenie, żeby był publiczny licznik zadłużenia miasta i żebyśmy my wszyscy mieszkańcy widzieli to zadłużenie i żeby nikt nie używał tego, nie dodawał, nie odejmował. Każdy z nas będzie wiedział dokładnie, ile to jest i będzie mógł to przeliczyć, jeżeli chodzi o każdego z nas i będzie wiedział dokładnie, ile to wynosi.